Poznań i kolejny przypadkowy pożar, duży pożar w Polsce, w którym praktycznie tutaj pożarze w Poznaniu ginie dwóch strażaków. Dzisiaj na temat przepowiedni jasnowidza jackowskiego to wszystko co Jasnowic Jackowski zapowiada już wcześniej, a więc no serię przypadkowych zdarzeń, które będą mieć miejsce w Polsce, a które mogą być działaniem, praktycznie tutaj obcego państwa. Oczywiście nie mam żadnych dowodów, natomiast dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowic Jackowskiego, tego co się dzieje w ostatnim czasie, a także pożaru, tutaj w poznaniu o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj właśnie na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, a także pożaru tutaj w Poznaniu, akurat w mieście, w którym ja mieszkam, urodziłem się, mieszkam wychowałem się w Poznaniu. Natomiast tutaj właśnie jasnoic Jackowski swego czasu, już parę miesięcy temu mówił na temat tego, że w Polsce będą mieć miejsce różne dziwne zdarzenia e, tak, po prostu tym bardziej, że te pożary w ostatnim czasie co chwilę się dzieją, pożary tutaj składowisk śmieci, pożary różnych po prostu tutaj, tak, no ta hala Marywiska spłynęła w Warszawie Teraz kolejny praktycznie tutaj pożar, który ma miejsce w Poznaniu. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja to jednoznacznie po prostu tutaj kojarzę z działaniami ze strony Rosji. Oczy oczywiście nie ma to żadnych dowodów, tak? Po prostu zobaczymy, co też śledztwo wskaże. Natomiast na pewno dziwne są po prostu te okoliczności całego tego zdarzenia. Zobaczmy sobie, że to jest stara kamienica na Jeżycach, tak? Obok tego budynku była po prostu już nowa infrastruktura, nowe budynki. Kolejna sprawa, że po prostu tutaj czujka antydymowa, czy po prostu tak, ona złączyła się, więc ludzie wyszli przed budynek, przyjechali strażacy, było poszukiwanie praktycznie, gdzie jest miejsce ognia. Potem nastąpiły dwa wybuchy. Kolejna ciekawa bardzo wypowiedź tutaj, yy, chyba, ordynatora, tak? Soru, czy jakiegoś tam lekarza, po prostu, znaczy nie jakiegoś, tylko lekarza po prostu głównego, jeśli chodzi o SOR, nie, nie wiem jak to się nazywa, czy to jest lekarz ordynator, czy lekarz, który po prostu kieruje SOR-em w tym czasie. No to się o, ten lekarz mówił, że po prostu to wyglądało, jakby oni ponieśli rany w wyniku jakichś wybuchów granatów, czy coś takiego. Mniej więcej tak, chyba taki, coś takiego po prostu słowa mówi. Nie, nie, nie cytuję dokładnie, tak? Czyli jakby rany wojenne, tak? Oczywiście to, tak mogłoby to wskazywać, no bo tam miał wybuchnąć, tak, pierwsze takie wstępne ustalenia to są takie, że tam po prostu butla z gazem e, miałaby wybuchnąć, tak, propan-butan. No nie wiemy, co tak naprawdę wybuchło, być może to była kwestia przypadkowa, natomiast niewątpliwie cały ten pożar jest dosyć dziwny, tak, jest praktycznie on dosyć dziwny. E, znaczy, ja powiem w ten sposób, ja mieszkam w Poznaniu, doskonale znam tą po prostu dzielnicę, jeśli chodzi o Jeżyce. no to tam przecież są e, sklepy, tak, tam są po prostu e, tutaj lokale usługowe, teleukale usługowe, tak można było zobaczyć na przykład kamerkę z nagrania po prostu, tak, no właściciele tam dbają praktycznie o to, no bo to jest ich biznes, dobytek, nie tylko pod kątem tego, że przeglądają instalacje, sprawdzają praktycznie tutaj, tak, montują kamery, robią remonty i tak dalej, wszystko po prostu to wygląda dziwnie, tak, tym bardziej, że po prostu tutaj jakby strażacy szukali miejsca tego ognia, przynajmniej takie są wstępne hipotezy, jakby tego ognia nie było a później ten ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił. Na nagraniach można było zobaczyć jeden wybuch, potem drugi wybuch, tak? No więc to to, 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 to to, po prostu wygląda wszystko dosyć dziwnie. Nie wiem, tak? No, nie jestem tutaj żadnym po prostu śledczym. Ciężko jest mi powiedzieć, czy tam były po prostu jakieś zlokalizowane ładunki wybuchowe, czy też nie. Natomiast tak, jeżeli nawet miałaby tego doprowadzić na przykład Rosja, tak, żeby tutaj zdestabilizować sytuację, jeśli chodzi o hmm, praktycznie sytuację w Polsce, tak, miałby to być działaniem po prostu służb rosyjskich, e, e, tak, no to zobaczmy sobie, że tak, e, e, w Poznaniu była swego czasu ambasada rosyjska, chyba już nie ma, tak, więc tutaj to jest pierwsza ciekawostka. Druga sprawa jest taka, że to jest, była stara kamienica, więc obok była nowoczesne budynki, w tych nowoczesnych budynkach pewnie wszędzie tam była recepcja, ochrona, kamery i tak dalej, a w tym starszym budynku być może tam lokale na parterze miały, a tak resztę po prostu nie było, tak, czyli nawet jeżeli tutaj służby rosyjskie sobie to wzięły za cel, to doskonale wiedziały co, jaki po prostu budynek wziąć, tak, I zresztą po prostu ten pożar był taki spektakularny, tak, był on spektakularny, dużo ognia, cały budynek tam pójdzie do kasacji, pewnie będzie zrównany z ziemią, tak, powstanie tam coś nowego, więc bardziej to była kwestia spektakularne, tak, pożar i też oczywiście tutaj, no, tych strażaków przerażająca sprawa, no, to jest oczywista sprawa, no, tutaj kondolencje, tak, no, a też nie oszukujmy się, no taki zawód po prostu wybrali, no jest to po prostu bardzo przykre, no ale tak to po prostu właśnie wygląda natomiast tutaj ten pożar, tak, tam dwóch zmarło, a 11 było rannych, tak, jeszcze po prostu przechodnie, natomiast tutaj też ta sytuacja, że ten pożar był taki spektakularny praktycznie na całą Polskę, tak, na, na całą Polskę. Zobaczmy sobie, że nie zawsze tak po prostu płonie kamienica, to ten pożar jest taki spektakularny, tak duży, tak, a tutaj ten pożar jest tak duży, po prostu charakterystyczny, tak, no więc pytanie, czy tam była kwestia przypadkowa, czy to właśnie nie było celem działania służb rosyjskich, tak? Pożar hali w Marywilskiej w Warszawie, różne pożary w Polsce, niby składowiska śmieci, jakieś inne praktycznie miejsca i tak dalej. Czy tutaj to też nie było właśnie przedmiotem działań obcych obce służb, żeby zdestabilizować sytuację społeczną? No tutaj od, odpowiednie służby, tak, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Służba Wywiadu Wojskowego, czy SKW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, no, powinny sprawdzać praktycznie, tak, co rzeczywiście było podstawą, czy docze, dlaczego doszło do tego pożaru. Oczywiście mogła to też być jakaś tam kwestia po prostu, tak. E Obcych służb, tak, służb na przykład rosyjskich, tylko na przykład jakieś tam zapruszenie ognia czy awaria instalacji, tak. Dalej. No, są różne praktycznie tutaj e, możliwości, tak. Natomiast, no, to jest wszystko po prostu bardzo ciekawe, tak, jak to wszystko się dzieje. Tym bardziej, że ci strażacy oni już byli na miejscu zdarzenia 5 minut po zdarzeniu, po tym jak się wypowiadali tam był minister, tak, odpowiedni tam w rządzie, już nie pamiętam jaki, spraw wewnętrznych mówi, że tutaj akcja służb była przeprowadzona wzorowo, to dlaczego nastąpiło tak szybko praktycznie ten wybuch, tak, eee, tak, dla, jeden po prostu po drugim wybuchu, eee, tak, dlaczego po prostu one nastąpiły tak, tak szybko, nie nie znał się, ale tak sobie myślę po prostu, że jak na przykład tam miałby wybuchnąć Dwie butle, tak, Propan-Butan? No to najpierw wybuchaby jedna, a dopiero po jakimś czasie druga. Tak, a tutaj po prostu wybuch taki by był po prostu jeden po drugim. Czy to zatem oznacza, że na przykład jeden ładunek został zdetonowany, potem drugi ładunek został zdetonowany? No właśnie, tutaj ciężko powiedzieć, natomiast tutaj niewątpliwie tak. Można powiedzieć, że realizuje się ta przepowiednia Asnowidza Jackowskiego, że będą mieć miejsce w Polsce różne dziwne zdarzenia, które tak naprawdę można będzie przypisać, czy na przykład zrzucić tutaj na kwestię działań obcego państwa, na przykład Rosji. Oczywiście nie ma co popadać w, w histerię, tak? Nie każdy pożar od razu będzie działaniem ze strony właśnie Rosji. Natomiast niewątpliwie ten pożar, bo po prostu był spektakularny i też po prostu ofiary tak, no, dwóch strażaków ostatnio takie zdarzenie, gdzie Zginęło dwóch strażaków, to miało miejsce 8 lat temu. Ogromna tragedia, tak? E, natomiast e, no, też nie można zobaczyć, zapomnieć, jaka jest sytuacja geopolityczna, jeśli chodzi o Polskę, tak? E, Ktoś powie tak, ale jaki był na przykład efekt, tutaj, jeśli chodzi o Rosję? Efekt może być taki, że społeczeństwo będzie us, us, jakby uśpione tym, że a, no, pożar jak pożar, tragedia, dramat, ale to się zdarza raz na jakiś czas, tak, ale to bardziej po prostu los, tak? Ludzie powiedzą, e, to przykra sprawa i tak dalej. Natomiast służby zaczną dochodzić, służby odkryją na przykład prawdę, że za tym mogła stać Rosja, e, czy służby rosyjskie, tak? Tego służby głośno nie powiedzą, żeby nie budzić obawy społeczeństwa, a dla służb to będzie po prostu czy dla rządzących jednoznaczny sygnał, tak, żeby ze strony właśnie Rosji, tak, nie pomagajcie Ukrainie, bo jak nie, to będą tutaj różne dziwne rzeczy się działy w Polsce, tak, różne po prostu dziwne pożary i tak dalej, tak. Czyli może to taki być po prostu gra między czy wpływaj wpłynięcie praktycznie na służby tutaj, tak. Na przykład służby rosyjskie mogą w ten sposób pływać, tak. Taki mogą uzyskać efekt, nawet niekoniecznie, żeby to był efekt zastraszenia społeczeństwa. Tak? Oczywiście to jest taka daleko idąca teoria, nie mam to żadnych dowodów, Tak, może się mylę po prostu tutaj kompletnie z, z, z tym, co mówię, natomiast tutaj analizuję to w kontekście wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. I to wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się,